Witam sympatyków małego modelarza. W tym odcinku rocznik 1976. Zapraszam na odcinek. Przejrzymy małe modelarze tego rocznika. Pierwszy egzemplarz tego rocznika był numerem podwójnym. Numer 1-2. I w tym zeszycie ukazał się pancernik brytyjski Rodney. Skala tego modelu była opracowana 1 do 300, a autorem opracowania jest Bogdan Wasiak. Opis zamieszczony był na 6 stronach oraz zamieszczono 10 rysunków. Dość dobrze ilustrujących budowę można było wykonać działa obrotowe. Natomiast na 2 stronicach zamieszczono wykaz małego modelarza, które ukazały się do roku 1975. Na 11 arkuszach zamieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Model to wydany w roku 1970, tego samego autora. Natomiast elementy, jeżeli mnie tu pamięć nie myli, sklejałem ten model i tu brakowało środkowej części poszycia. Model był troszeczkę okrojony, w związku z dużą ilością części nie miał wszystkich rozmieszczonych na pokładzie, aczkolwiek ładnie się prezentował w tym wydaniu, jakim autor go opracował. Tu widzimy użebrowanie, no i właśnie elementy poszycia kadłuba. Bodajże brakowało środkowej części poszycia. Ostatnia strona okładki, rysunki z zestawieniem części, natomiast okładkę zaprojektował Bogdan Wasiak. W zeszycie z numerem 3 ukazał się model polskiego samolotu LWD Szpak 2. Opracowanie graficzne i opis Wiesław Bączkowski. Model był opracowany w skali 1 do 33. Opis mieścił się tylko na 2 stronicach, zamieszczono 2 rysunki plus 1 zestawieniowy na ostatniej stronie okładki. 4 arkusze z częściami, prosty model, też go sklejałem, ładnie się prezentował. Model prezentował się w jasno-kremowym malowaniu i tu należało czysto wykonać bez zabrudzeń, wykonać oczywiście sklejanie. Na ostatniej stronie okładki rysunek zestawieniowy, okładkę zaprojektował Adam Werka. W podwójnym zeszycie 4-5 zamieszczono model okrętu Krzysztofa Kolumba Santa Maria. Opracowanie graficzne i opis Andrzej Karpiński. Opis mieścił się na 6 arkuszach oraz zamieszczonych było 12 rysunków, bardzo dobrze opracowanych, pomocnych przy sklejaniu tego modelu. Model opracowany był w skali 1 do 100. Jeden z rysunków pokazuje nam, jak łączyć żagle. Zamieszczono wzmiankę, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza. Rysunek zestawieniowy części, a na 11 arkuszach rozmieszczone były części do wycięcia i sklejenia. Tu należało uważnie i czysto skleić poszycie kadłuba, było to koloru białego. Na poszyciach zewnętrznych bór odwzorowane, deskowanie, także model na pewno ładnie się prezentował. Przedstawia to zdjęcie zamieszczone wewnątrz opracowania wykonanego modelu przez autora. Żagle drukowane na tym samym papierze, na tej samej grubości papieru, co i pozostałe części. Natomiast okładkę zaprojektował Adam Werka. Również Adam Werka jest autorem tej okładki, numeru 6. Jest to model okrętu wojennego typu niszczyciel. Opracowanie graficzne i opis Krzysztof Wolbeck. Źródła Wikipedii podają, że jest to model opracowany 1 do 200. Opis mieścił się na 5 stronach. Zamieszczono 4 rysunki oraz 1 zestawieniowy. Trudno się tu doszukać typu oraz danych technicznych tego okrętu.
Na 5 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu. Model na pewno ładnie prezentował się po sklejeniu. Jak widzimy na skanach, części bez przesunięć w kolorach, ładnie rozrysowane, ładne, wyraźne kolory. No i tu na pewno cieszyły oko modelarza po wykonaniu. Ostatnia strona okładki, rysunek zestawieniowy z wykazem części. W numerze 7 ukazał się model samolotu myśliwskiego Mitsubishi A6M2-0. Opracowanie graficzne i opis Wiesław Bączkowski. Model był w skali 1 do 33. Opis 2 strony oraz zamieszczono 3 rysunki pomocne przy wykonaniu tego modelu. Części do wycięcia i sklejenia modelu zamieszczono na 4 arkuszach. Model miał częściowo wnętrze kabiny, można było zrobić odsłonięte. Jak widzimy na załączonych skanach, bardzo ładnie opracowany model. Rysunek samolotu na okładce, Adam Werka. Zenon Dudkiewicz w numerze 8 jest autorem tych dwóch modeli Formuły 1 oraz samochodu sportowego GT. Opis zamieszczony był na 6 stronach oraz zamieszczono 12 rysunków pomocnych przy sklejaniu tych dwóch modeli. Bardzo ładne kolorowe autka i opracowanie rysunków dość przejrzyście na pewno pomagało nawet początkującym modelarzom przy sklejeniu tych dwóch modeli. Części do tych dwóch aut zamieszczono na 4 arkuszach. Jak widzimy na skanach, były to, oprócz kół oczywiście, że czarne, były ładne kolorowe autka. Na ostatniej stronie można było wyciąć i nakleić loga firm. Tak jak przedstawia to ostatnia strona okładki. Autorem okładki 8 numeru był Alojzy Krakowski. Model odrzutowego samolotu bombowego IU-28 zamieszczono w 9 numerze małego modelarza. Opracowanie graficzne i opis Wiesław Bączkowski. Model ten opracowany był w skali 1 do 50. Na 4 stronach zamieszczono opis oraz 6 rysunków pomocnych przy budowie i sklejaniu tego modelu. Również zamieszczone były zdjęcia samolotu na stojące podczas startu i w locie. Części do wycięcia i sklejenia tego modelu zamieszczone były na 6 arkuszach. Jak widzimy na skanach, części ładnie wydrukowane, bez przesunięć. Natomiast model przy tej skali 1,50 miał rozpiętość 42,9 i długość 35,3, także dość duży model i prezentował się bardzo ładnie. Ostatnia strona z rysunkami, zestawieniem części. Autorem tej okładki jest Adam Werka. Ciągnik Mazur D350 oraz armatochaubica 152 mm jako model zostały zamieszczone w numerze 10 tego rocznika. Autorem okładki, opisu oraz opracowania graficznego jest Adam Jońca. Opis zawarty był na 6 stronach oraz 10 rysunków oraz zamieszczono zdjęcia wykonanych modeli. Dodam, że ciągnik był polskiej konstrukcji, jak również polskiej produkcji. Na 8 arkuszach zamieszczono części tych dwóch modeli. Dwóch, bo w zasadzie był to ciągnik oraz armata. W jednym opracowaniu, ale ładny można było zestaw z tego stworzyć. I jak widzimy na załączonych skanach, kolor khaki, bez przesunięć druku. No i oczywiście dużo kół i gąsienice, jak przy pojazdach gąsienicowych. Na ostatniej stronie okładki zamieszczone były zdjęcia wykonanego modelu. W numerze 11-12 zamieszczono model samochodu ciężarowego z kontenerem Jelcz. Opracowanie graficzne tego modelu Tadeusz Sawa
oraz samolot myśliwski SPAD-13C1. Opis samochodu Jelcz zamieszczony był aż na 10 arkuszach. Również zamieszczono 15 rysunków. Proszę zwrócić uwagę, jak dokładnie rozrysowane były rysunki. Zamieszczane również były zdjęcia wykonanego modelu z różnych etapów budowy tego modelu. No i tu widzimy ramę, część tylną, błotniki. Tu właśnie w konfiguracji proszę zwrócić uwagę na zdjęcie, w jakim model jest wykonany i w całej okazałości model Jelcza. Oraz zamieszczono notatkę, co będzie w następnym numerze małego modelarza. I rysunek bardzo ładnie opracowany, zestawienie części oraz rzuty modelu. Na 12 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i uformowania i sklejenia tego modelu. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo jest tych elementów. Model posiadał wnętrze kabiny. Można było wykonać ten model w postaci oszklonej i jako ciągnik siodłowy i w osobnej konfiguracji kontener. Także był bardzo ładnie opracowany i rozrysowany. Tu na skanach widzimy, druki nie mają żadnych przesunięć. Ładne, soczyste kolory jeszcze. No i tak jak widzieliśmy na załączonych zdjęciach z wykonanego modelu, bardzo ładnie się prezentował. Nie zamieszczono skali. Ostatnia strona okładki to rysunek modelu wraz z zestawieniem części. Jako drugi model w tym opracowaniu dołączony jest samolot myśliwski SPAD S-13C1. Jest on tu drugim modelem, natomiast wzmianki na okładce nie ma, że są dwa modele, tylko podwójna numeracja. I tak tu opis tego modelu zawierał się na dwóch arkuszach oraz zamieszczono cztery rysunki. Model graficznie opracował Wiesław Bączkowski w skali 1 do 33. I na trzech arkuszach zamieszczone były części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Jak widzimy na załączonych skanach, tu grafika nie była najmocniejszą stroną, delikatnie przesunięcie kolorów. Wewnątrz zamieszczono rysunek zestawieniowy wraz z wykazem części. I tu posiadam w zbiorach rodzinnych, to jest egzemplarz, który jeszcze mój brat kupował. Jest ten egzemplarz. I tu proszę zobaczyć, no w takim stanie już troszeczkę leciwy, ale zdjęcia, papier troszeczkę poszarzał, zdjęcia są dość wyraźne i tu właśnie były zamieszczane w tym egzemplarzu zdjęcia już wykonanego modelu, bardzo ładnie rozrysowane rysunki, no i karty z częściami nierozcięte. Troszeczkę pożółkłe arkusze, ale kolory jeszcze ładne, wyraźne. Czerwień, żółć, zieleń, kolorowy Jelcz, kontener żółty. I tak się prezentuje. No i tu właśnie były to, nie wiem, czy dodatek, czy jako podwójny numer zamieszczono drugi model, właśnie ten samolot myśliwski SPAD. Właśnie zamieszczone zdjęcia wykonanego modelu, na pewno przez autora, niekolorowe, a czarno-białe zdjęcia. Notka, co będzie w następnym numerze małego modelarza, czyli w roku 1977 już. No i tu jest opis samolotu na tych stronach. I ostatnia strona właśnie z rysunkami. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejny, w którym to odcinku pokażę rok 1977. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć!